Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie na temat celów, na temat goli, na temat planowania. Live będzie, wydaje mi się, że ciekawy i ważny dla nas, ponieważ jesteśmy na przełomie 2017 i 2018 roku. Robimy dużo podsumowań, robimy plany, zastanawiamy się, co nas czeka w przyszłym roku. I jeśli już jakiś czas jesteście ze mną, czytacie KPW, oglądacie live'y, to wiecie, że jestem fanką świadomego życia, czyli planowania, co jest dla mnie ważne, po co chcę sięgnąć, jak chcę się czuć. I o tym właśnie będzie dzisiejszy live. Widzę, że przybywacie. Hej Agnieszko, witaj. Hej Joasiu, hej Martuś. Hej Sabina, aloha. Witaj Marzenko. Bardzo się cieszę, że jesteś. Kolejne dziewczyny przybywają. Ja poproszę, słuchajcie, trochę komentarzy. Przywitajcie się. Hej Renata. Hej Barbara z Londynu, miło mi, że jesteś. Hej Aniu z Poczdamu, hej Kasieńko. Super, super, super dziewczyny, że przybywacie. Cieszę się, że... O, Marta też jest obecna. Adrian, witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, słuchajcie, że przybywacie. Cieszę się, że chcecie dowiedzieć się czegoś na temat planowania, na temat tego, jakich baboli nie popełniać i co zrobić, aby nie zasabotować swojego kolejnego roku. Jak najzwyczajniej w świecie zrobić to mądrze. Zacznijmy, słuchajcie, od jednej prostej rzeczy. Cele, gole, plany to nie jest coś, co ma nas ukarać. Nie robimy tego po to, żeby nam było źle, po to, żeby było nam trudno, po to, abyśmy się czuły zdołowane. Wręcz przeciwnie. Wyznaczamy cele, planujemy nasze życie po to, aby sięgnąć po to, na czym nam zależy. Po to, aby, słuchajcie, nie być jak taki statek, który dryfuje, wiatr zawieje w jedną, w drugą, a on się mota tak naprawdę po tym morzu i nigdzie nie dopływa. Planujemy i wyznaczamy cele po to, słuchajcie, aby dopłynąć tam, gdzie chcemy. O, w gruncie rzeczy mam dla Was zdanie i poproszę o wpisanie go w komentarzach. Dzięki pracy z celami sięgam w życiu po to, czego chcę. Czy to nie brzmi dobrze? Jeszcze raz. Dzięki pracy z celami sięgam w życiu po to, czego chcę. Proszę o wpisanie tego w komentarzu. I zanim się z Wami podzielę dzisiejszą częścią merytoryczną, chciałabym Wam opowiedzieć historyjkę. Historyjkę o tym, jak wyglądało moje pierwsze zderzenie z celami. Było to wiele lat temu. Gdzieś, nie pamiętam już teraz, czy usłyszałam, czy przeczytałam, że należy w życiu mieć cele. Co więc Aneczka zrobiła? Aneczka znalazła piękny, wypasiony, drogi kalendarz. Przygotowała sobie szczęśliwy długopis i poczekała na 1 stycznia. 1 stycznia pięknie, słuchajcie, najpiękniej jak tylko potrafiłam, wpisałam sobie cele na kolejny rok. Słuchajcie, myślałam, że duma mnie rozsadzi. I wiecie, co się wydarzyło w tym roku? W tym roku, kiedy po raz pierwszy wpisałam swoje cele, kto zgadnie? Nic. Do kalendarza, słuchajcie, wróciłam pod koniec grudnia. Otworzyłam go, zerknęłam na to, co zapisałam i jakie było moje zdumienie, że moje cele się nie zrealizowały. Czy ktoś słyszy, co powiedziałam? Moje cele się nie zrealizowały. Ale powiedzcie mi, jakim cudem cele same w sobie miały się zrealizować? Przecież to nie jest magia, to nie jest hokus pokus, słuchajcie. Cele to jest coś, co my
realizujemy. I tak jak zwróciłam ogrom uwagi na to, żeby kalendarz był piękny, abym miała szczęśliwy długopis, abym pięknymi literkami zapisała, czego chcę, tak kompletnie, słuchajcie, nie skupiłam się na tym, że to ja muszę zrealizować te cele, a że muszę z tymi celami pracować, kompletnie o nich zapomniałam na cały rok, a później, powiem Wam szczerze, ja byłam zaskoczona, że one nadal pozostały takie jak były, czyli pozostały tylko i wyłącznie życzeniami. Na bazie tamtych moich błędów i innego rodzaju doświadczeń chcę dzisiaj podzielić się z Wami tym, co należy zrobić, a czego należy uniknąć, co tak naprawdę jest bardzo, bardzo ważne w tym, aby cele swoje zrealizować. Pierwszy punkt, a właściwie punkt zerowy. Nie czekamy na 1 stycznia, bo 1 stycznia możemy być niewyspane, możemy czuć presję, że no już powinnyśmy je wyznaczyć. Więc słuchajcie, ja zawsze mówię tak, jeśli chcesz coś osiągnąć, to każdy dzień jest dobry. Dlatego ja nigdy już teraz nie czekam na 1 stycznia, tylko moje plany określam dużo, dużo, dużo wcześniej. Bo, i często to powtarzam, lubię być krok do przodu. Mam wtedy tak naprawdę gwarancję, że wiem, że jestem nastawiona, że jestem nakręcona, że moje cele są przemyślane. I wiecie, co się wtedy dzieje? Proporcjonalnie rosną szanse, że te moje cele zrealizuję. No dobra, przejdźmy do punktu 1. Właściwie to już o nim wspomniałam. Cele nie realizują się same, to my je realizujemy. I oczywiście, słuchajcie, fajnie byłoby zapisać je w magicznym zeszycie i po prostu poczekać, aż rzeczy do nas przyjdą. Ale w prawdziwym życiu prawda jest taka, że jak chcemy po coś sięgnąć, to my to musimy zrobić. Nikt nam nie przyniesie gotowych naszych pragnień na tacy. Nawet jakbyśmy zamówiły kuriera, to on tego nie zrobi. Więc podstawowa rzecz, dziewczyny, to my określamy i realizujemy nasze cele. Punkt 2. Aby zrealizować nasze cele, wiecie, co jest nam potrzebne? Potrzebny jest nam plan. Powiedziałam Wam, że zapisałam te moje cele w styczniu, wróciłam do nich w grudniu, a po drodze było przecież tyle miesięcy. Potrzebne nam są kroki od punktu, w którym jesteśmy, do punktu, w którym chcemy się znaleźć. Czyli widzę, jaka jest moja sytuacja dzisiaj, jak się czuję, gdzie jestem w życiu, więc muszę określić, czego mam zacząć robić więcej, czego mam zacząć robić mniej, co się mam nauczyć, z czym się mam pożegnać, co mam powitać i mam na bazie tego określić kroki, które podejmę przez te wszystkie miesiące, które po prostu pozwolą mi dotrzeć do tego, na czym mi zależy. Punkt 3. Ważne. Gotowość, aby te kroki zrobić. No bo zobaczcie, można się przyłożyć do swoich celów. Można określić plan, kroki, które musimy przejść. Ale jeśli nie będziemy gotowe, aby te kroki zrobić, to nic się nie wydarzy. I podam Wam konkretne przykłady. Ktoś chciałby znaleźć miłość swojego życia, wejść w związek, ale uwaga, nie chce chodzić na randki, bo uważa, że randki są do bani. Jakie są szanse tej osoby, że osiągnie swój cel? Kolejny przykład. Ktoś chciałby kupić mieszkanie, ale nie chce oszczędzać na depozyt, nie chce brać kredytu, więc co się dzieje z planem wyznaczonym, aby kupić mieszkanie? Plan tak naprawdę znowu ma niewielkie szanse na realizację. Podobnie, słuchajcie, z schudnięciem. Jeśli chcę zgubić kilogramy, ale nie chce mi się zmienić moich nawyków żywieniowych, nie chce mi się zacząć ruszać, to tak naprawdę, słuchajcie, choćbym miała pięknie określone kroki, nic się nie wydarzy. I chciałabym, abyście w tym momencie zrobili ze mną bardzo, bardzo proste ćwiczenie.
Pomyślcie o tej jednej rzeczy, którą byście bardzo chcieli, aby się wydarzyła w 2018 roku. Jedna rzecz, coś, na czym Wam bardzo zależy. I oceńcie, na ile jesteście zmotywowani, aby podejmować działania. No bo wiecie, motywacja, motyw do akcji, bardzo, bardzo ważna rzecz. I na tym najczęściej się wykładamy. Bo w momencie, kiedy mamy zacząć coś robić, mówimy sobie, a nie, to niewygodne, zrobię jutro, dzisiaj jestem zmęczona, dzisiaj mi hormony przeszkadzają, dzisiaj padał deszcz, dzisiaj bla, 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 zrobię to jutro. Okej, mam nadzieję, że po pierwsze pomyśleliście o tym, czego chcecie, że po drugie oceniliście swoją motywację, więc teraz prosty krok trzeci. Pomyślcie o kimś, na kim Wam bardzo, bardzo zależy. O kimś, kto jest dla Was bardzo ważny. A teraz pomyślcie sobie, że jeżeli nie będziecie się angażować na 100% w realizację swojego celu, nigdy tej osoby więcej nie zobaczycie. Wzrosła motywacja, prawda? Zobaczcie, jak tego typu postawienie sprawy sprawia, że mobilizujemy się na maksa. Miałabym już nigdy nie zobaczyć tej osoby, która jest dla mnie tak bardzo ważna. Miałabym już nigdy nie móc porozmawiać, nie móc spędzić czasu z tym kimś, na kim mi tak bardzo zależy. Nasz poziom motywacji rośnie, słuchajcie, po prostu do maksimum. I teraz zobaczcie, gdybyście mieli tego typu mobilizację na maksa, jak napisała właśnie Marta, to czy zrealizowalibyście swoje cele? Czy dużo bardziej byście się zaangażowali w swój plan, w swoje kroki? Czy byście się przyłożyli do nich? Mam nadzieję, że dało Wam to do myślenia i że tego typu motywacji, tego typu zaangażowania, tego typu wewnętrznego kuksańca, popychańca znajdziecie w sobie, bo on jest potrzebny, aby sięgnąć po nasze cele. Ok, krok czwarty. Potrzebna jest nam ekscytacja. Gdy określamy i wyznaczamy sobie nudne cele, cele typu powinnam, dobrze by to wyglądało, w moim wieku już czas, wypada, no to czy to Was kręci, czy to sprawia, że macie ochotę zadziałać? Według mnie nie. I dam Wam przykład jednego prostego celu, który można zupełnie inaczej sformułować. My kobiety kochamy się odchudzać, kochamy być na diecie, ciągle sobie coś zarzucamy. Więc zobaczcie, gdyby określić, że w 2018 schudnę 7 kilo. Wcale nie mam ochoty chudnąć, wcale nie mam ochoty robić tego wszystkiego, co jest z tym związane. Ale gdybym ten sam cel sformułowała kompletnie inaczej i powiedziałabym, w 2018 zrobię wszystko, aby wbić się w kieckę, w którą nie wchodzę od 2 lat. Wtedy będę się czuła seksowna, pewna siebie, wyjdę w nowych butach, sprawię sobie ekstra bieliznę i po prostu będę się czuła jak królowa. Zobaczcie, jedno jest takie, wcale nas nie pcha do działania i wcale nie mamy ochoty nic z tym fantem zrobić, a drugie od razu uruchamia wyobraźnię, od razu sprawia, że aż chce nam się ruszyć do przodu. No bo ta wizja siebie w tej kietce, tego, że będę się świetnie czuła w swoim ciele, tego, że być może stanę na golasa przed lustrem i wszystko będzie w porządku, jest po prostu pociągająca. I tak naprawdę każdy z naszych celów możemy albo sformułować w sposób nudziarski i będzie nas to tak, nie mam ochoty, albo w sposób ekscytujący, że nie będziemy się mogły doczekać, aby po niego sięgnąć. Krok piąty. Uwaga, kto jest gotów? Krok piąty oznacza realność. Jeśli wypiszemy sobie w celach, w golach, w planach,
że za miesiąc zostanę milionerką, no to możemy mieć problem z realizacją tego celu. Zwłaszcza jeśli dzisiaj zarabiamy 2-3 tysiące i tak naprawdę nie mamy żadnego narzędzia, aby tą milionerką się stać. Kolejny przykład. Jeśli wypiszemy sobie w planach, celach, golach, że chcemy, aby Marek, Karol albo nie wiem, a Kazik przyniósł nam w zębach pierścionek zaręczynowy, podczas gdy on kompletnie nie ma pojęcia o naszych planach, to znowu strzelamy sobie w kolano. Bo nasze cele, nasze gole muszą być etyczne i muszą zależeć od nas. Więc zobaczcie, jak ważna wskazówka. Milion? Jasne, ale może nie w rok, tak? Obniżmy troszkę poprzeczkę, bo jeśli ten cel jest zbyt wielki, to nawet go paluszkiem nie dotkniemy, bo po prostu będzie nas przerażał i będzie dla nas nieosiągalny. Tak samo z celami, z golami, które opieramy na kimś. Nie możemy nikogo zmusić, nie możemy nikogo zmanipulować. I oczekiwanie, że ktoś się zachowa w określony sposób, abyśmy my były szczęśliwe, abyśmy my zrealizowały swój cel, mija się, dziewczyny, z celem. O, cel z celem. Kolejny punkt, punkt szósty, przedostatni. Mentalny obraz. I o tym mentalnym obrazie bardzo, bardzo wiele Wam mówię. Mówię Wam o tym, że jeżeli sobie coś wymyślamy, to musimy najpierw nauczyć naszą głowę tego czegoś, co chcemy osiągnąć. Bo to, jeżeli mamy konflikt pomiędzy tym, jak chcemy, aby było, a tym, jak jest dzisiaj, to będziemy się zachowywały tak, jakbyśmy miały w samochodzie zaciągnięty ręczny hamulec. Możemy dusić, gaz, produkować, się używać technik, ale nie zajedziemy daleko. Dlatego warto wykorzystać potęgę wyobrażania sobie, wizualizowania sobie i wcale, słuchajcie, nie trzeba godzinami leżeć i myśleć. Po prostu fantazujemy, zamykamy oczy na kilka minut i myślimy, jakby to było, jakbym się czuła, jakbym wyglądała, komu bym o tym powiedziała. I to jest właśnie szykowanie mentalnego obrazu najpierw tutaj. Jak się do tego przyzwyczajimy, jak uznamy, okej, jestem na to gotowa, wtedy dopiero ruszamy z działaniami. Punkt, słuchajcie, ostatni, który jest jednak bardzo ważny. I on też się wiąże z naszym mózgiem, z naszą łepetyną. I jeśli macie listę celów przygotowaną do realizacji. Zacznijcie od tego, co jest najprostsze i najbardziej banalne. Czemu? Bo jak odhaczycie ten cel, jak go zrealizujecie, to wiecie co? Zyskacie wiarę w siebie, zyskacie dumę już w tym momencie, satysfakcję i będzie wow! Skoro dałam radę z tym jednym celem, to wezmę kolejny. I często popełniamy ten błąd, że bierzemy się za największą kobyłę, za coś, co kilka razy nam już nie wyszło, gdzie miałyśmy już ileś podejść, gdzie boimy się na 100% zaangażować, aby znowu nie zaliczyć niepowodzenia. I w tym momencie cały nasz plan tak naprawdę idzie w diabły. Rozpada się na kawałki, nie realizujemy go, nic się dalej nie dzieje. Zobaczcie, o ile mądrzejsze, o ile bardziej wspierające i mądre dla nas jest zacząć od czegoś malutkiego i zaliczyć pierwsze osobiste zwycięstwo i poczuć się tak, jest, dałam radę, zrealizowałam mój pierwszy gol na 2018 rok. Jestem już do przodu. No dobra, to jest, słuchajcie, 7 punktów, które przygotowałam na dzisiaj. Jest jeszcze kilka małych niuansów, ważnych niuansów, których nie da się omówić na live'ie. Ja mam nadzieję, że wyciągniecie z tego wnioski, że siądziecie i zaplanujecie swój 2018 rok wcześniej, że nie zrobicie
tego babola, który ja zrobiłam kilka lat temu, że zainwestowałam w kalendarz, zapisałam cele 1 stycznia i nie zajrzałam do kalendarza do grudnia. Cele mogą być fajne. Przy celach można się świetnie bawić, a co najważniejsze, można sięgnąć dokładnie po to, na czym Wam zależy. Jeśli ktoś chciałby poznać więcej niuansów, być bardziej wtajemniczonym w temat, co zrobić, aby 2018 był innym rokiem. Jeśli ktoś chciałby przełamać wcześniejsze schematy, wcześniejsze podejście, wcześniejsze myślenie, zapraszam na pozytywne wyzwanie razem ze mną, które startuje 2 stycznia. 2 stycznia startujemy z przełomem. Jeśli ktoś brał udział w kroku do przodu, w wyzwaniu, które było pod koniec grudnia, wie jaka ilość inspiracji, wiedzy i po prostu kopa była w tej grupie. Teraz będzie podobnie. Będzie trwało troszkę dłużej, ponieważ będziemy dużo głębiej wchodzić w temat celów, tego, co jest dla nas ważne. Będziemy przemieniać to, co się tutaj dzieje tak naprawdę w łepetynce. A co się z tym wszystkim wiąże? No, niestety, wiąże się stety lub niestety to, że będziecie przez 2 tygodnie ze mną. Będziecie ze mną pracować. Codziennie w grupie będzie pozytywny kuksaniec. Będą live, będzie masa materiałów, no i będzie stawianie życia, słuchajcie, do pionu, będzie rozwijanie skrzydełek i sprawianie, aby co? Aby 2018 stał się najlepszym z dotychczasowych roków w Waszym życiu. Słuchajcie, warto określać cele. Ktoś, kto mówi, że cele nie działają, to po prostu pozwala, aby jego życie się rozchodziło na każdą możliwą stronę, pozwala sobie na rozmienianie się, pozwala sobie na to, że nie sięga po to, na czym mu i jej zależy. I tylko z zazdrością i z frustracją patrzy na tych, którzy cele realizują. Dlatego warto określić, czego chcecie. Określić plan działania. Zacząć realizować ten plan działania. I wtedy, uwierzcie mi, sięgnięcie po Wasze cele, po wasze gole będzie naprawdę, naprawdę proste. Jeśli uważacie, że live był wartościowy, proszę pomóżcie mi dotrzeć do większej ilości osób i udostępnijcie go. Będę za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. A ci te z Was, którzy chcą ze mną popracować, zapraszam 2 stycznia na przełom, na 2-tygodniowe wyzwanie. Super wieczoru życzę. Dziękuję bardzo za dzisiejszy czas.